przedstawiam Państwu projekt hoteliku w okolicach Kazimierza Dolnego. Zawsze interesowało mnie poszukiwanie stylu polskiego, tych elementów, które można by określić jako swojskie, jako polskie. Kazimierz Dolny jest znakomitym krajobrazem kulturowym do tego typu poszukiwań. Jest tutaj sporo świetnych przykładów renesansu lubelskiego, kamieniczek z charakterystycznymi attykami, sporo budynków drewnianych ze znakomitą ciesiołką, często kontrastujących czernią opalonego słońcem drewna z bielą kamiennych renesansowych budynków. Zestawienie form tworzących Kazimierz Dolny odczytywane jest jako zestawienie niezwykle urokliwe i bardzo polskie. Decyduje o tym chyba odpowiednia skala, detal, użyte formy architektoniczne, ale też ich spore zróżnicowanie. Pewna swoboda i różnorodność najwyraźniej dobrze odzwierciedlają polską duszę. To wszystko jest dużą inspiracją dla architekta starającego się projektować według klasycznego języka architektury i w tym języku znajdować formy i kompozycje, które moglibyśmy nazwać architekturą polską. Tworząc kamienną elewację, skontrastowałem rozrzeźbioną attykę z pozbawioną ornamentów, ale za to miękko prowadzoną ścianą budynku. Dodatkowo biel głównej struktury obiektu kontrastuje z drewnianymi przybudówkami. Szukanie pozornie kontrastujących zestawień w obrębie jednego budynku to właśnie próba uzyskania tej swobody i różnorodności, która jest nam bliska, która odróżnia nas od rygorystycznie spójnych budynków kojarzących się bardziej z Europą Zachodnią. Środkowy dziedziniec, będący główną salą balową i restauracyjną, budzi skojarzenia z dziedzińcami polskich zamków, a przekrycie go świetlikiem zwiększa walory użytkowe tej bardzo atrakcyjnej przestrzeni. Ciekaw jestem Państwa opinii na temat takiej architektury. Czy dzisiaj należałoby projektować w ten sposób, by spróbować przywrócić architekturze jej kulturotwórczą rolę? Żebyśmy z powrotem nauczyli się otaczać formami, w których po prostu będziemy czuli się dobrze, które będą nas nobilitować przez swoją dojrzałość, swojskość i piękno.